Rada Miasta Nowego Sącza nie zdecydowała o udzieleniu absolutorium prezydentowi Ludomirowi Handzlowi. Sytuacja jest dość niecodzienna, ponieważ uchwałę absolutoryjną podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, czyli za jej podjęciem musi głosować co najmniej połowa radnych plus jeden. We wczorajszym głosowaniu nad absolutorium 8 radnych było za, 11 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 radnych nie głosowało wcale. Czyli kwestia absolutorium dla prezydenta nie została rozstrzygnięta. W związku z powyższym projekt uchwały nie został podjęty przez Wysoką Radę, bo jest potrzebna bezwzględna większość głosów, czyli uchwała nie została przyjęta. Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla uzasadniała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Teresa Cabała. W swojej wypowiedzi zwracała uwagę na niegospodarność i marnotrawienie publicznych środków przez prezydenta miasta. Lista zarzutów była długa, wśród nich znalazły się m.in. remont, a w zasadzie budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego bez posiadania niezbędnej dokumentacji. Kolejny argument dotyczył Parku Strzeleckiego i konieczności zwrotu przez miasto blisko 2 milionów złotych z unijnej dotacji, a także tzw. księgi znaku regulującej kwestię używania herbu, pieczęci i innych symboli miasta, której przygotowanie ratusz zlecił prywatnej firmie. Uchylono to zarządzenie z 21 lutego 2020. W związku z powyższym poniesiony wydatek w kwocie 28 290 nie był ani celowy i świadczy o niegospodarności. Do wszystkich przedstawionych przez Komisję Rewizyjną zarzutów odnosił się wiceprezydent Artur Bochenek w specjalnie przygotowanej prezentacji, przekonując m.in., że w rozliczeniach z Urzędem Marszałkowskim dotyczących Parku Strzeleckiego wnioski o płatność obejmują tabele pomniejszeń, a nie korekt. Miasto odmówiło podpisania ostatniej informacji pokontrolnej, a w całym zadaniu wygenerowano oszczędności w wysokości 4 milionów złotych, w tym 2 miliony to wkład własny. W odpowiedzi na punkt dotyczący budowy ścieżki rowerowej bez pozwolenia wiceprezydent zaprezentował odmowę wszczęcia śledztwa wydaną przez jednostkę policji w Zakopanem, która nie dopatrzyła się w tej sprawie znamion czynu zabronionego. Księga znaku natomiast zdaniem wiceprezydenta nie dotyczy roku 2020. Ma związku ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Wydatek dotyczy roku 2019, był już przedmiotem dyskusji w minionym roku. Także pani przewodnicząca Teresa Cabała robiła po prostu kopiuj i wklej. Wiceprezydent Artur Bochenek zwrócił też uwagę na fakt, że komisja rewizyjna nie uwzględniła uwag, jakie do poszczególnych punktów miały władze miasta. Odpowiedzi, którą prezydenta, która została zresztą wszystkim państwu radnym oraz komisji rewizyjnej przedstawiona na 15 zarzutów przekazanych przez komisję rewizyjną, wszystkie zarzuty zostały przez prezydenta obalone i to w sposób czasami drastyczny. Pana uwagi, odpowiadała radna Teresa Cabała, wpłynęły do biura rady 29 czerwca o godzinie 11, czyli w chwili rozpoczęcia obrad przez radę. Aż tyle pan to tworzył? Aż tyle? I wszystko pan neguje? Wszystko? I pan po prostu takie bajery tutaj opowiada? Ma pan takie prawo. Komisja rewizyjna orzekła tak, jak orzekła, podjęła taki wniosek i czułam się w obowiązku, aby ten wniosek państwu zaprezentować. Pan może mieć swoje uwagi. Dyskusja w punkcie dotyczącym absolutorium dla prezydenta była natomiast wyjątkowo krótka. Głos zdążył zabrać jedynie radny Józef Hojnor, który radnym klubu PiS Wybieram Nowy Sącz zasiadającym w komisji rewizyjnej zarzucił stronniczość i uprawianie polityki, oraz radny Maciej Prostko. Ten jednak swojej wypowiedzi nie dokończył wcale. Prosiłbym, żeby pan nie szantażował radnych tym, iż sesję nagle przerwie. Może pan ją przerwać jedynie po przegłosowaniu przez Radę Miasta, co wynika ze statutu. I przypominam panu, że to pan dzisiaj 2 godziny... Przepraszam, szanowni państwo, ja sobie nie życzę po prostu siedzieć po 12 godzin sesji. Pan siedzi sobie w domu, może piwko jeszcze popija, a ja będę tu siedział. Nie, panie przewodniczący, to nie jest w temacie dyskusji. Nie udzielam panu głosu. Z wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji wystąpił wiceprzewodniczący Artur Czernecki i większość radnych poparła jego propozycję. Wcześniej przez blisko 10 godzin radni dyskutowali o raporcie o stanie miasta.